Mamo, czy wyraz seks to wyraz obcy? Synku, dla twojego ojca nawet bardzo. Śmiech, he, he. Jasiu, dlaczego ty w ogóle się nie uczysz? Pyta pani od polskiego. Ależ proszę pani, ja się uczę. To dlaczego robisz tyle błędów? Ja się uczę na tych błędach. Śmiech, he, he. Nauczyciel w szkole do Jasia, z ciebie to byłby świetny przestępca. Ale dlaczego? Bo nie. Zostawiasz w zeszycie żadnych śladów działalności. He, he, he. Jak tam wasz nowy nauczyciel? Pyta Jasia kolega. Powiem ci, że niewiele umie. Cały czas coś nas pyta. Ha, 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 ha. Pan na przyrodzie oddaje kresówki i przychodzi kolej na Jasia. Jasio dostaje kresówkę, ale zamiast oceny nauczyciel napisał idiota. Jasiu z niewinnym wzrokiem pyta nauczyciela, czemu pan zamiast oceny się podpisał. Hi, 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 ha. Hehoj. Kolega do Jasia, ostatni raz się ciebie pytam. Zwrócisz mi te 20 złotych. No nareszcie. Wreszcie skończą się te głupie pytania. Hi-hi, Jaś spędzał wakacje na wsi. Zobaczył tam gospodarza wiozącego gnój na taczce. Wielce zaaferowany spytał więc, na co to panu? Na truskawki. My dajemy bitą śmietanę. Autor. Fanka o godzinie 10:13 brak ha ha ha. Mały Jaśniej chciał pić tranu. Tatuś mu obiecał, że za każdą łyżkę wypitego tranu wrzuci mu złotówkę do skarbonki. Wreszcie pokazało się dno i otworzona skarbonkę. Uradowany chłopczyk liczy pieniądze i pyta, a co mi kupicie za te pieniądze? Nową butelkę tranu. Ha, ha, ki. Jeśli ktoś chciałby mnie o coś zapytać, niech podniesie rękę, mówi nauczyciel. Jasia natychmiast podnosi rękę. Słucham, Jasiu. Nie, nic. Chciałem tylko sprawdzić, czy ten system działa. Ha, ha, na lekcji chemii, Jasiu, w czym rozpuszczają się tłuszcze? W rondlu, proszę pana.